Cześć, z tej strony Mateusz. Witajcie na moim kanale Czas na Klocki. A dziś na moim kanale po raz pierwszy pojawia się seria LEGO Friends i mamy tej super paczkę magazynów. Zapraszam do oglądania. No jak widzicie, mamy tej super paczkę przyjaciółek, przynajmniej tak to jest tutaj na przodzie nazwane. W tej super paczce znajdziemy 2 z 8 magazynów. Jeżeli chodzi o te magazyny, to pozwoliłem sobie sprawdzić i jest tutaj przedział od 2018 do 2020, mimo że paczka jest numer drugi na 2022, no więc mamy tu numery archiwalne sprzed 2 lub nawet 4 lat. Jeżeli chodzi o cenę, no to tu mamy dwie dyszki bez jednego grosza, zakupiona ta super paczka w Empiku. Poszedłem do Empiku, powiem Wam, że nie znalazłem totalnie nic ciekawego i nawet ta super paczka nie znajdowała się między magazynami LEGO i super paczkami, które tam były, tylko znalazłem ją w strefie tak naprawdę dla dziewczynek i powiem Wam, rzuciła mi się w ostatnim momencie i mówię, w sumie LEGO Friends, na pewno są tutaj fajne odlewy zwierzątek, więc zaryzykuję i wezmę, no i otworzymy sobie to dzisiaj wspólnie na tym odcinku. No i myślę, że nie przedłużając, możemy sobie tylko szybko rzucić okiem, co możemy znaleźć. Mamy tutaj lew morski, scena muzyczna nieco mniej fajna, bo nie ma tutaj żadnego zwierzątka, przynajmniej nie widzę, tak samo jak i bar plażowy, ale możemy znaleźć żółwika, jakiegoś chomika, możemy znaleźć kota w sklepiku na Halloween lub królika w magicznym kapeluszu lub też delfinka. No więc gdyby się tu trafiło coś z tych zwierzątek, no to powiem Wam, że będzie już naprawdę ekstra, bo te zwierzątka w LEGO Friends naprawdę wyglądają tej uroczo. Jakby to powiedzieć, kilka zestawów z tej serii w kolekcji posiadam, może nie ja, ale jednak w domu trochę tych zestawów z LEGO Friends jest. Nigdy nie nagrywałem recenzji, ale może to się zmieni. Zresztą możecie dać znać w komentarzach, co o tej serii sądzicie. Jak dla mnie jest ona całkiem fajna. No i teraz robimy sobie chwilę prawdy i zobaczymy, co nam tutaj wyskoczyło z tej super paczki przyjaciółek. No i w pierwszej kolejności mamy tutaj ten bar, czyli w tym akurat nie znajdziemy żadnego zwierzątka. Mamy tutaj stołki, mamy jabłko, mamy wiśnie, jakieś pewnie lody i tutaj przygotowywane są pewnie jakieś napoje, ale za to w drugiej paczce już znajdziemy tego oto kotka i takiego kotka to ja w swojej kolekcji raczej nie posiadam, musiałbym poszperać. Widzę, że mamy tu również fajny kapelusz. Aha, czyli to jest ten sklepik na Halloween i słodki kot, jak tutaj zresztą na górze pisze. A nagrywam to 28 października, więc za 3 dni mamy Halloween, także chyba trafiło się tutaj idealnie. No to co, myślę, że możemy sobie to szybko otworzyć. No i zrobiłem cięcie, bo nie przygotowałem sobie tutaj nożyczek na moje stanowisko, więc szybko to nadrobiłem. Jeżeli chodzi jeszcze o te numery, to mamy tutaj numer 5 na 2020, cena 13 zł bez jednego grosza, oraz numer 10 na 2019 rok i również cena 13 zł bez jednego grosza. Więc myślę, że szybciutko sobie te dwa zestawiki złożę i zaraz sobie zobaczymy je z bliska. No już po chwili budowania nasze elementy z saszetek zamieniły się w te oto gotowe konstrukcje i tak po lewej stronie mamy nasz sklepik na Halloween razem ze słodkim kotkiem, który przed nim stoi, a po prawej stronie mamy bar owocowy z blenderem do soków. No i powiem Wam, że gdy zobaczyłem właśnie ten sklepik, jak mówiłem na wstępie, na przodzie tej super paczki, gdzie było to zdjęcie, wyglądało, że będzie to słabe, bo nie ma żadnego zwierzątka, ale tak naprawdę okazało się podczas budowania, no i zbudowaniu, że nie wygląda to tak źle i mamy tu w sumie ciekawe elementy. No i tak oto dostaliśmy tu właśnie blender do soków. Jak widzicie, w środku mamy umieszczone wiśnie, mamy również włącznik, no i szczególnie te elementy, które tu mamy właśnie na dole, te briki, które zresztą ostatnio mogliście zobaczyć u mnie w Mocku w kawiarni Central Perk. Dostajemy również dwa takie oto krzesła brązowo-żółte. No i właśnie tą największą konstrukcję, którą tutaj mamy. Mamy tutaj taką palmę, mamy jakąś szklankę pewnie z jakimś napojem właśnie z tego blendera. No i talerz w kolorze żółtym, na którym znajdziemy zielone jabłko, no i wisienki. Więc jeżeli chodzi o elementy, które dostaliśmy tutaj w tym dodatku, są one naprawdę całkiem ok. No a jeżeli chodzi o nasz sklepik na Halloween i słodkiego kotka, to tego kotka to w swojej kolekcji jeszcze nie posiadałem. Powiem Wam, że prezentuje się on naprawdę uroczo i gdzieś myślę, że w mieście nie ma problemu, żeby tego kotka umieścić. No więc całkiem fajne dodatki tutaj mamy. Super dodatkiem jest również ten kapelusz, oczywiście umieszczony już w sklepiku. No i jeżeli chodzi o to, co znajdziemy tutaj na tej kolejnej konstrukcji, no to mamy za szybą takiego czarnego nietoperza.
Ten nietoperz to chyba będzie dokładnie ten sam, który był w halloweenowym polibagu. Również oczywiście recenzje i tego, co znaleźliśmy w tym polibagu, możecie znaleźć na moim kanale. No i dostajemy jeszcze taką oto pomarańczową dynię. No i powiem Wam, że ja z tej super paczki LEGO Friends jestem naprawdę zadowolony. W jednej konstrukcji dostaliśmy bardzo fajne elementy, w drugiej znowu kapelusz, nietoperza, dynię zresztą, które już posiadam, jak i ten super kotek. No więc jest tu równowaga i elementów, i trochę różnych właśnie dodatków, więc jak dla mnie ta super paczka naprawdę jest na plus, tym bardziej, że jeszcze nigdy wcześniej takich super paczek nie widziałem. No a jeżeli chodzi o ten materiał, myślę, że to byłoby wszystko. Lecę go montować, bo myślę, że powinienem się wyrobić i wrzucić go 31 października, a nieco zmienię kolejność w związku z tym, że trafił się tu właśnie dodatek halloweenowy, to niech już będzie na Halloween ten dodatek z super paczki z LEGO Friends. Dziękuję za każdą zostawioną łapkę w górę pod tym materiałem, jak i napisany komentarz. Oczywiście nowe osoby zachęcam do subskrypcji mojego kanału, aby nie pominąć żadnych moich nowych materiałów. A na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Cześć!